Drodzy, bardzo rzadko się zdarza, a muszę wam powiedzieć, że w zasadzie nie jestem w stanie sobie przypomnieć, czy mamy taką historię, opowiadanie, powieść, film, w którym postać głównego bohatera od samego początku do samego końca jest ukryta. Tak jak mówię, ja nie jestem sobie w stanie przypomnieć. A tak jest w naszej historii, kiedy czytamy o mędrcach, mówimy o królach, czasami gdzieś pojawia się słowo magowie, którzy przyszli ze wschodu, a tak naprawdę poza tym, jakie dary złożyli, nic o nich nie wiemy. Historia, którą znajdujemy zapisaną w drugim rozdziale Ewangelii Mateusza od 1 do 12 wiersza, to historia pełna tajemnic i zagadek, pełna pytań, które stawiane są przed nami. Historia, która zaczyna się od objawienia Boga w naturze, która sprawia, że oto grupa ludzi postanawia rzucić swoje domy, rzucić swoją pracę, rzucić swoje zajęcia, by pójść i znaleźć nowonarodzonego króla żydowskiego. Dla mnie niesamowita jest ich determinacja, która sprawia, że postanawiają wybrać się w podróż, nie wiedząc ani do końca, dokąd mają dojść, ani jak długo będzie trwała ta podróż, ale chcą spotkać króla żydowskiego i to determinuje ich podróż, determinuje ich poszukiwania i sprawia, że wszystko inne gdzieś traci na znaczeniu, bo najważniejsze staje się to spotkanie. I ciekawe jest to, że nawet niewiedza doprowadzi ich do spotkania z Jezusem. Bo przecież kiedy docierają do Jerozolimy i pojawia się pytanie o nowonarodzonego króla żydowskiego Mesjasza, nikt tam nie ma wątpliwości, że chodzi o Betlejem. Ale to ci, którzy wyruszyli gdzieś ze wschodu, docierają i w końcu kłaniają się nowonarodzonemu królowi żydowskiemu. A ci, którzy mieli wiedzę o tym, gdzie on ma się narodzić, pozostają nadal w swoich domach. Dlatego, drodzy, zachęcam, by ta historia i dla nas była inspiracją, zachętą do tego, by nie pozostawać na wiedzy, ale by w swojej determinacji dążyć do tego, by osobiście spotkać Jezusa. Bo widzimy też, że po spotkaniu ci, którzy złożyli swoje dary, wracają inną drogą, bo inne jest już ich życie. I tak jest z życiem każdego, kto spotkał i pokłonił się Mesjaszowi.